Łódzka filmówka. Łódź. Miasto, które zostało wpisane na Światową Listę UNESCO jako miasto filmów, stała się ważnym ośrodkiem kultury w Polsce. Aby dowiedzieć się, dlaczego tak się stało, musimy cofnąć się do roku 1948, kiedy to artystyczne kino potrzebowało uczelni kształcącej filmowców w zniszczonej powojennej Polsce. Idealnym miejscem stała się więc Łódź, gdzie stworzono szkołę filmową i pierwszym rektorem został Leon Schiller. Jednymi z najwybitniejszych absolwentów są Andrzej Wajda, autor Niewinni Czarodzieje oraz Popiół i Diament, Krzysztof Kieślowski, czyli Trzy Kolory i Gadające Głowy, oraz Roman Polański, reżyser Chinatown i Pianisty.